Dzień dobry. Czytam teksty przeznaczone na sobotę 14 listopada. Pierwszy fragment z Psalmu 92, 6 wiersz. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Oraz pierwszego listu do Tymoteusza z 6 rozdziału, wiersze 15-16. Królów król, panów pan, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Czy zdarzyło się Wam kiedyś prowadzić rozmowę z małym dzieckiem, takim 3-, 4-, 5-latkiem? Jeśli tak, to wiecie, że jest to często bardzo wielkie wyzwanie. Bo dzieci w tym wieku zadają mnóstwo pytań, a większość z nich to pytania typu a dlaczego, a po co, a jak? A więc pytania o sens, istotę i przyczynę. Już się boję tego okresu, kiedy mój syn będzie mnie bombardował takimi pytaniami, bo to są pytania straszne, ponieważ zmuszają nas do zastanowienia się nad pewnymi, wydawałoby się, oczywistymi oczywistościami. Myślę, że podobnie jest z tematem uwielbienia, oddawania Bogu chwały, w który wprowadzają nas dzisiejsze teksty biblijne. O uwielbieniu wiele już powiedziano, wiele napisano, wiele też wyśpiewano. Dlatego może warto dzisiaj wrócić do podstaw i zadać sobie pytanie, po co uwielbiamy Boga? Dlaczego Go chwalimy? Czy dlatego, że tak trzeba? Że to nasz chrześcijański obowiązek, albo dlatego, że nie można inaczej, bo przecież On nas zbawił, zrobił tak wspaniałe rzeczy, albo dlatego, że tak jest napisane w Biblii. Wiecie, mam spory problem z takim myśleniem. Myśleniem w kategoriach obowiązku. Ponieważ jeśli będziemy wielbić Boga tylko dlatego, że tak trzeba, a nie dlatego, że chcemy, pragniemy, tak czujemy, to czy to będzie szczere, autentyczne i prawdziwe uwielbienie? Bo pomyślcie, chcielibyście, żeby ktoś was pochwalił, mimo że wiedzielibyście, a Bóg na pewno to wie, że ta pochwała nie jest do końca szczera. A więc dlaczego tak robimy? Czy robimy dlatego, że może Bóg tego potrzebuje? Wiecie, wydaje mi się, że na pewno jest Mu bardzo miło. Tak samo jak nam jest miło, kiedy ktoś nas chwali. Ale czy jest Mu to potrzebne, niezbędne? Czy jeśli przestaniemy Go uwielbiać, to On coś na tym straci, ubędzie Mu czegoś? No raczej nie. Przy historii o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy czytamy, że jeśli ludzie zamilkną, to znaczy przestaną wielbić Pana Boga, to Bóg sobie poradzi. On może sprawić, że wtedy kamienie będą wołać w uwielbieniu. A więc dlaczego to robimy? Może robimy to dlatego, że sami tego potrzebujemy. Może wszystkie biblijne zachęty do oddawania Bogu chwały może mają po prostu pomóc nam zwrócić nasze myśli w Jego kierunku. Uwielbiając, dajemy sobie czas, którego na co dzień bardzo nam brakuje, powiedzmy sobie to szczerze. Czas, by zastanowić się nad tym, kim Bóg dla nas jest. I co wnosi w nasze życie. To buduje naszą wdzięczność, wyczula nas na dostrzeganie przejawów Bożej dobroci, a przez to czyni nas szczęśliwszymi ludźmi. A poza tym, poświęcając czas Panu Bogu, dajemy Mu szansę na to, by wzmocnił nas do codziennego życia. Dlatego, drodzy, znajdźmy więc czas, by chwalić i uwielbiać Pana Boga, by zastanawiać się nad tym, jak wielkie są Jego dzieła wokoło nas, w nas, ale także przez nas. I po prostu powiedzmy Mu, albo wyśpiewajmy Mu naszą wdzięczność, tak jak czujemy. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałam wcześniej, Jemu w cudzysłowie będzie miło, a my możemy zostać wzmocnieni i możemy znaleźć niejeden powód do szczęścia. Amen. Dziękuję Wam za uwagę, życzę dobrego, błogosławionego dnia.